Apokalipsa Świętego Jana, rozdział 18. Potem ujrzałem innego anioła stępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon, stolica, i stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego. I kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt. Bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody. I królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej! Byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli, bo grzechy jej narosły aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie w kielichu, w którym przyrządzono wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie. Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu. Tyle jej zadajcie katuszy i smutku, ponieważ mówi w swym sercu: Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby. Dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód, i będzie ogniem spalana, bo mocny jest Pan Bóg który ją osądził. I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nie rządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru. Stanowszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna. Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł. A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje: towaru złota i srebra, drogiego kamienia i pereł, bisioru i purpury, jedwabiu i szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej. Wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru, cynamonu i wonnej maści amomum, pachnideł, olejku, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich. Dojrzały owoc. Pożądanie Twojej duszy odszedł od Ciebie, a przepadły dla Ciebie wszystkie rzeczy wyborne i świetne, już ich nie znajdą. Kupcy tych towarów, którzy wzbogacili się na niej, staną z daleka, ze strachu przed jej katuszami, płacząc i żaląc się w słowach. Biada, biada, wielka stolico odziana w bisior, purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi i perłę, bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo. A każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny i marynarze i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali – Jakież jest miasto podobne do stolicy! I rzucali proch sobie na głowę i wołali płacząc i żaląc się w słowach. Biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi przepadła w jednej godzinie. Wesel się nad nią niebo i święci i apostołowie, prorocy, bo przeciw niej Bóg rozsądził waszą sprawę. I potężny jeden anioł dźwignął kamień, jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze mówiąc tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już jej nie będzie można znaleźć. I głosu harwiarzy, śpiewaków, flecistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki już w tobie nie będzie można znaleźć, i terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać, i światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie, i głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy, bo kupcy twoi byli można władcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody, i w niej znalazła się krew proroków i świętych i wszystkich zabitych na ziemi.